Sì, me ne so, jestem Perpetuum Games, witam na moim gospodarstwie. Dzisiaj chcieliśmy sobie kupić nowy nabytek. Tak, w końcu nowy nabytek. Ziemnik. Nagle masz Falcon 6-rzędowy, proszę państwa, staw 5 cm. To wiadomo prawdopodobnie przez większość oglądających. Chodzi sobie do klasy. Tak sobie to sprawdzaliśmy w poprzednim sezonie na testach. Ten sam siewnik, to jest siewnik potestowy. Siewnik kosztował mnie 80 tysięcy, sobie po rabatach, ale bardziej chodziło o to, że to był siewnik potestowy, więc 80 tysięcy za ten siewnik daliśmy. No, skąd pieniądze? Wzięliśmy stówkę kredytu. Już wam to pokazuję. Stówkę kredytu sobie dobraliśmy. No po prostu no, trzeba było to wykombinować. Stówka kredytu na rok czasu 8,5 tysiąca lata. Powiedzmy, praktycznie 8600 lata, więc no nie ma jakiejś tutaj zbytniej tragedii, więc no ja tutaj się nie przejmuję, to mi się zwróci, bo 300 hektarów do siebie, więc przekalkulować sobie można dość zdrowo, że no w tym roku jeszcze część praktycznie ziemnik się zwróci. Na godzinę tak mi kazali jeździć, z tego względu, że jednak na razie nie ma co cudować pod względem tutaj prędkości, bo to nie ma sensu. A zresztą takim silnikiem to i tak już jest wyskok konkretny. Co zrobiliśmy poza, co zrobiłem poza odcinkiem? Zrobiłem oreczkę, proszę państwa. A, zrobiłem sobie oreczkę i czy dokończyłem w zasadzie oreczkę właśnie po wapnie. Więc no nie ma takiej tragedii, coś tam już z tego jest. Więc nie ma tragedii, dawa jeszcze nie przeciśnięta, ale powiem szczerze, że przypadało. Ta wilgoć fajna, w ziemi do siewów i tak dalej, ale jednak już do samego zbierania tawy już nie jest. Ogólnie jeszcze ma goście przyjechać mi zawsze przywieźć 6,5 tysiąca za właśnie zbieranie tych traw, księcie. Znaczy kompleks, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, 6,5 tysiąca wyszło całkowicie. Dała nawet dość no, fajna wyszła, więc no gość zadowolony, jestem zadowolony. Więc no, 6,5 tysiąca będzie musi mi przywieźć jeszcze, myślę, że w tym tygodniu mi przywiezie. Więc te pieniążki będą na koncie jeszcze. No i co, tak wspomniałem, 300 hektarów blisko rolnych zasiewów, powiedz zwykle. Dużo. Ogólnie miało być 1/3 tego, czyli miało 100 hektarów. No i no, tak jakoś wyszło, że dużo ludzi właśnie zadzwoniło do mnie, że chcą tutaj, żebyśmy pojechali to ma na zmiany z baciakiem właśnie na się kukurydzy, więc no ja się zgodziłem, baciak się zgodził, że ja robię, nie mogę powiedzieć do oprzętu, od oprzętu do oprzętu, a on właśnie powiedzieć noskami. Tak, żeby po prostu też trochę zasiać, no bo mam, jak wiecie, najpóźniejszy termin to jest zasiewu. No, żeby mnie zerwać, żeby wam nie zerwać, to jest bodajże 6 czerwca aż. Taki termin te spotkamy, no nie, ale wiecie, na kieszonkówki to nawet nie będzie problemu. Może to się wysypie, no to może będzie prędzej. Na razie jeszcze tak, znaczy mogę, idzie. A 300 po 200 to będzie taka kalkulacja 60 tysięcy. Można powiedzieć, że licząc jeszcze mnie, dzielnik w zasadzie by. Sezon. No bo ja też liczę jakieś tutaj może 20 tysięcy. No ale powiedzmy, czyli sobie, że mi się zwraca, no bo jednak ja już tego też nie płacę. Półtora sezonu, no bo niech powiedzmy, nawet półtora sezonu mi się zwrócić do dzielnik. Więc naprawdę nie jest tak źle. Dlatego te inwestycje są. A z Fendem, no, poczyniły się komplikacje. Przełóż szelka, poszedł cały olej, co się tutaj okazało. Poszedł tulej. Właśnie na czwartym boku. No i co? Kapitalka. Kapitalka to prawdopodobnie będzie, nawet już się nie pytałem. No sobie to porozbieramy. Właśnie. Gdzie nie gdzie, powiedzcie, to na dworzu zbierałem. Tak, no. Wiecie, myślałem, że to akwa to zbiorę, jeszcze po pójdzie, no jednak dupa.
Muszę go przyciągnąć sobie tutaj gdzieś pod właśnie garaż, pod warsztat, można powiedzieć. Muszę go podciągnąć bliżej. Muszę go mieć zebranego tutaj, tak, żeby mi to około dupy latać, gdzie on tam będzie w zasadzie, mógłby nawet tam stać. Tylko boję się, że będę chciał go robić, no to będzie jednak deszcz padał. A tego byśmy nie chcieli, więc no... Koszta, proszę Państwa, koszta tego pęda. Nacieszyłem się w momencie pod tym względem, ale jeszcze jestem w delikatnej nadziei tego, że jednak ten pęd wróci. Ale już koszta nie będą 5-10 tysiącach, tylko podejrzewam 40-50 tysiącach. Naprawdę, co mnie trochę smuci. Podejrzewam, że w tym miesiącu już pan nie będzie chodził. No poczekam, że zadzwonię po zaliczkę z mleka i po prostu przeleją zaliczkę. Naprawię tego pęda. No trochę lipa. Na szczęście dobrze, że mam się tego klasa. Mam te dwa case'y, więc jeszcze jakoś tu mogę sobie manewrować tymi mapetami w polach. Ale tak powiem szczerze, jeśli nie miał, to bym w czarnej indu. Ale no nie ma tragedii. Chłopiec dość mało idzie. Szkoda, że jakoś tak trochę to dziwnie wychodzi. Nie wiem, jakieś tutaj nie mogę sobie tego ustawić. Chciałem, że będę mógł, ale coś tutaj. To jest już teraz mankament taki, że no nie da się jakieś telefonizować. No co teraz myślę, że zrobię tutaj na kukurydzę. Coś, co mało kiedy się zdarza w życiu realnym. Czyli nabóz, jeśli ona powschodzi, a wiadomo, powschodzi nawet. Czyli tutaj nabóz ilości 230-250 kg na hektar nawozu. A właśnie, tutaj przyjdzie sobie elegancko. I szczerze, no myślę, że to wspomoże bardziej niż opysk. Jeszcze mówię, że opysków też nie będzie, bo opyski oczywiście także tutaj po prostu będą. No ale taki jest zamiar, że właśnie nawóz pójdzie. Prawdopodobnie lubofoska, taki mam zamiar, ale czy to tak będzie lubofoska, to już jeszcze w 100% nie wiem. Zadałem się takim bardziej moimi, powiedzmy, tradycyjnymi nawozami, tak można powiedzieć. Czyli saleczak, saleta, może coś w tym stylu. Ale zobaczymy lubofoskie. W sumie no, trzeba kombinować, no jeżeli, no co jak to, ten kawałek jest taki bardziej testowy pod względem zbioru, bo to jest się pod kieszonkówkę, żeby troszeczkę szybciej ta kieszonkówka poszła. Jeszcze nie będzie musiał ogarnąć sobie na zianówkę. Zianówka będzie po łące, więc myślę, że dopiero w maju gdzieś, chociaż będę myślał, że jeszcze w tym miesiącu uda mi się po prostu to ogarnąć, żeby po prostu ta zielonoweczka też była zasiana. Dobra, powiem szczerze, że tak, opłacać mi się nie opłaca co nawadzać. Co będę robił w ten sposób, że ja sobie po prostu to wezmę i będę po prostu tym silnikiem cofał. Więc ogólnie mamy do zasiewu pól raz, dwa, trzy pola. Tak na szybko licząc. To jest najlepszy fenomen, że ja sieję już kukurydzę na kieszonkę, co jest, podkreślam, kieszonkówka to będzie, a jeszcze nie mam zasianego owsa. Więc to tak trochę jest, nie za bardzo, wiadomo, jedno pole owsa już jest zasiane, było w marcu. Ale te drugie pole, jak miałem chyba na live, czy na odcinku, no, że zakręciłem się i tam po prostu tego nie zrobiłem, więc na razie no nie ma tak źle. Myślę, że ten obiec jeszcze ten, jak można powiedzieć, kwietniowy też w miarę się przyjmie i w miarę to będzie odda polonie. Zobaczymy, no po prostu, no zobaczymy. Damy trochę nawozu pod korzeń, więcej niż się w cudzysłowie zaleca. Zobaczymy, damy jeszcze ognojowicę, pewnie. No i zobaczymy, co to wyjdzie, tak? Po prostu po schodzie, to trzeba będzie dawać nawozy z powrotem. U nas z tymi nawozami to szczerze, niby mamy te naturalne nawozy w postaci obornika, mamy w postaci gnojowicy, ale powiem szczerze, że no te mineralne nieraz, można powiedzieć, ratują dupę.
Czemu? Bo mineralnych, no powiedzmy, zamówię sobie 3 tony nawozu. Tak? 3 tony nawozu przyjadą, wezmą mi, rozładują. Ja tylko biorę, wiadomo, sypię do siewki i już sobie nie latę. Jednak z znajomicą czy z obojnikiem, wiadomo, to jest czas, który też trzeba poświęcić, by czy zaciągnąć, czy właśnie zabudować. Ale wiadomo, w niektórych sytuacjach mnie bardziej ratują niż na, naturalne. No bo jednak czy tam, ale to sprzęt, powiem szczerze, czujniki już mam w miarę, ale tak powiem szczerze, beczka, no jeszcze myślę, że sezon wytrzyma, ale szczerze tak sobie ostatnio myślałem, że już ja pora na wymianę rzutnika tego względu, że już tam lekkie są mankamenty, trzeba wymienić tyby. Prawdopodobnie w przyszłym sezonie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, moimi oczekiwaniami, pewnie wleci większy rzutnik, nie wiem o ile ton większy, no myślę, że 2 tony też by mnie nawet ratowały, mimo wszystko, wszystkich przeciwności, tak powiem, to 1,5 tony, prawie 1,5 tony to jest nic, no można tak powiedzieć, że to jest nic, ale w zależności od przejazdów, to już jest sporo, a już nie oszukamy się, on już kilkaset ton, żeby było, kilkaset ton, to praktycznie 1000 ton to on praktycznie rocznie wyłozi, bo jeszcze znajomy go bierze do siebie rzutnik z Kajsem i sobie tam to ogania. Ten to właśnie go porównował mi właśnie na spółkę kupić mieszkanie. Więc tam on już dostaje po garach ten rzutnik, ten zapadki już się trochę wyterwy, tak powiem. No i trzeba pewnie coś po prostu poszukać. Jak nie, to kupić jakąś 11, myślę 11-12 ton, po prostu na usługówki, a swój mieć jakiś większy do właśnie rozłożenia, bo mi jest bardziej potrzebny. Dlatego ja macie, jak widzicie, mam odwakę, mam która, no wiadomo, odwaka była kupowana do finansowania, tutaj nie ukrywam. Ale jesteśmy na macie, to musimy zainwestować. Przepraszam. Te inwestycje poczyniać. Więc no. Wszystko pięknie ślicznie. Zwłaszcza, że teraz już myślę naprawdę od założeniu tej firmy koło. Więc jest ciekawie. No bo i tak jestem na macie. Więc tak mi już nic nie robi. Dziękuję, tak spełnił Kaźlicza. Nie papierologii nie biorę. Więc wiadomo. Wynawać jest, to wiesz, że trzeba kombinować. Więc ja mam trochę podjeście w trasie, ale ogólnie wpisuję 130-150. Chyba, że ktoś naprawdę się upiera, no to już płacę 200. Płacę 240 zł. Takie jest zamiar. Wiecie, no ja jestem taki głodowy chłopak, no ale musi za to, właściwie dany gościu musi ponieść za to powiedzieć konsekwencje, a tutaj tych silników dużo nie ma, bo już większość co ma, to już po prostu po tych zapkach nie jeździ. Filmy, usługówki są, nie ukrywam, typowe usługówki, które tylko tym się zajmują, ale podobno niektórych nie chwalą, nie mówię, że wszystkich, ale chyba tutaj co nas, powiedzmy, jest na usługówkach jeszcze, no to powiem tak, 10-11 jest podejrze, no to tak naprawdę sumiennie to na sobie tylko 3, ale w pełni, bo to ta gmina, to wszystko, no lata mi pod sierpca, lata mi pod wypin, lata mi pod wodnicę nawet siać, więc tutaj mamy co robić z tymi silnikami, z tymi maszynami, bo nawet ostatnio dostałem telefon, czy mógłbym przyjechać za do Wrocławka. To kościół mnie normalnie rozypalił łeb. No z Gostynia do Wrocławka jechać, pasować. Tylko, że tam jeszcze pół biedy by było, jeśli by tam było jakieś duże, ale tam gościu mówi 30 hektarów. 30 hektarów to jest kuźwa, to była kasa. Ale zobaczcie, ja wziąłem za komplet przyczepą, powtarzam, 6,5 tysiąca. No ma jeszcze tych pieniędzy, jak on ci nie mam, dopiero się nauczyć.
ale 6 fuków. Trzeba tak z dowodzówką jechać, no też chwilę czasu. Do tego mam tu ogarnąć, wiecie, ale coś mi się stanie. Kurwa, mechanika to też ściąga i cokolwiek, no tak. Wiecie, silnikiem teraz jestem pewny, mogę tak pozwolić, ale jednak z tą prasą, bo mamy lepszą prasę, nie ukrywamy, Kronka jest zajebista, no ale kurwa, to jest kawo. Drogi ma ze 100, jak się nie mylę, stąd. Jeśli nie, to oparcie mnie w komentarzu. No i co, no patrzę, to trochę tak, nie, no nie za bardzo mi to pasowało, no i powiedziałem, że jednak nie sobie tylko nie karam. Panie kochani, ja to sobie nie mówię, że odmawiam, ale muszę przemyśleć to dobrze, bo powiedzieć, czy mi się to uwagi obili. Więc powiem szczerze, tak patrząc na usługówki, tak jak ja mam teraz, już wszystko praktycznie legalne, no to powiem szczerze, ja brakuję tych ciągników, mimo wszystko, dlatego ten fan był kupowany wtedy na tym na szybkości. Teraz księgowy się pytałem, w razie czego, czy mogę sprzedać, no mówi, nie kochany, musisz go jeszcze te po roku, do roku czasu trzymać. No po prostu skarbówka nas nie mówi, nie walnęła to. Więc mówię, co do końca roku, no przynajmniej wiosny będzie musiał ten fan stać, co do czego dojdzie. Chyba, że on by poszedł, powiedzieć, na złą. No to tutaj to się nie, to nie wlicza, no ale to chyba będę wolał go naprawić, zobaczyć co to jeszcze będzie na bliżej, ile pakuje, tyle pakuje, przemęczę i puszczę go później, nie wiem, za jakieś 160-150 tysięcy, no puszczę po prostu, no dam za niego 180 tysięcy, pakuję teraz za 40-50, no to już mam ponad 200, a zatem tego daliśmy 200, 25 tysięcy, 45 tysięcy. Bodajże, no gdzieś 10 tysięcy, więc trochę szkoda, żałuję, że nie kupiłem takiego, takiego klasa jak właśnie tutaj na ekranie, bo jeśli mi się to wtedy bawił, taki klas, powiem szczerze, że chyba nie zawahałbym się tego kupić jeszcze raz. Ale ten klas jest wdzięczny, tylko z tym fenem się utopiłem. Ale myślę, że jakoś to sobie ogarniemy z mechanikiem, baciakiem. No i ja to pytam tu jakoś pokombinuję, żeby to po prostu wychodziło. Fajnie, silniczek, ładnie wszystko robi, ktoś powie po co robić, po spoczywać, tak jak wspomniałem, będzie tu naobuzdowany, tak można powiedzieć, testowo na właśnie ten, na łodygę, w sensie wiecie, na powschodzi. Więc tak będzie to zrobione, powschodowo będzie taki naobuzdowany. Pójdę pan jakaś odżyweczka jeszcze w lecie i będzie pewnie. Przepraszam. Potem będziemy mieli koniec. Bo myślę, że to tak, może to nie obojętnie, bo się pociągnęło widza w dużej ilości. Tutaj no nie ma też co walić, no ale chcę zobaczyć. Ja też się zastanawiam ogólnie, czy nie chciałem zarezygnować tak, żeby dać, żeby to bardziej zadziałało, tak powiem. Ale wiecie, też przewalić też nie sztuk. Ale tak niczego, myślę sobie na busku. Na kukurydzę. Myślę, że wpadłbym sobie case'em z beczką, wiadomo, dużo nie szkutnie zrobię, prawdopodobnie. No i to powiedzmy na heta, powiedzmy dać typu traweczki gnojowicy właśnie od krów. Nie dużo, dużo, tak w razie wychodzi 3-4 beczki nawet, bo tego nie ma co robić. Z tym zrobić. Więc no zobaczymy, czy to tak wypali. Sprawdzić zawsze będzie można. Nikt mi tego nie zabroni. I tak pewnie to będzie. No mówię, te gnojomicy, już chłopaki tam będą też dzwonią do mnie, czy już bym nie chciał gnojomicy dawać. No mówię, prawdopodobnie już możecie przygotowywać beczki. Powiedziałem tylko tyle. Przepraszam. Że beczki już możecie przygotowywać. Ale w 100% jeszcze nie wiem, czy w tym tygodniu, czy w następnym tygodniu ta gnojomica praktycznie zejdzie. Nie oszukujmy się, mam tych hektarów, bo tak 600 tysięcy, no to mi schodzi, można powiedzieć, na całość mi wystarcza, tak, bo powiedzmy te 30 tysięcy litrów, średnio to ma się na 20 hektarów, ktoś powie, bo że ja to mam na rusztach, ja praktycznie to zapewniam 2 miesiące. Dwa miechy, ktoś powie, no co ty robisz, jak jest okres zimowy? A no to mam taki mankament, może bardziej nie mankament, tylko dobrych tutaj znajomych,
No i tutaj co chłopakowcy odbierają. Nie, widzę, że mają zbiorniki. Mają zbiorniki takie po 150, 300, w zależności kto jaki gospodarz. No i po prostu oni sobie to zabierają, przenoszą do siebie. Ktoś powie, no to trochę tak jest bezsensowne. Niekoniecznie. Niekoniecznie, przepraszam. Jest to bardzo dobra współpraca. Ja zarabiam tę jedną hejzabeczkę. Dwie dychy od 1000. Mam dychę, dwie dychy w zależności. W okresie letnim to mam te dwie dychy, dychę od zimówki. No ale wiadomo, ktoś powie, no to w kwietniu już pewnie mają po namorzenie. Nie. Tutaj tylko biorę zaufane chłopacy, zaufani ludzie, którzy wiem, że nic mi nie podpijaniczą. A jak ktoś chce inny, no to tylko w okresie letnim, wiosenno-letnio-zimowym, a w takim okresie to w Gnojowice biorą. Co ja z tym kwiaty, że tak powiem, w okresie zimowym, więc no, wiecie, to jest, można powiedzieć, zima to jest to praktycznie tak, można powiedzieć, grudzień, styczeń, luty, marzec, 4 miesiące, 4 miesiące, czyli takie 1 200 000 litrów, no, schodzi mi, no, bo tak licząc, no, nie oszukujmy się, to jest 100 sztuk bydła, to nie jest kuziwa mało. No co, chyba 6 litrów moczu nie odna w ciągu 2 miesięcy? Więcej on tak, ale już tak, powiedzmy, takie 1 200 000 mamy. 1 200 000 mamy takiej gnojowicy sprzedanej. Czyli bliżej w zimie, więc no tutaj jestem zadowolony pod tym względem, tak samo jak jestem zadowolony z tego siewnika, który naprawdę na tym roku robił, teraz jest na własność. Myślę, że ten falcon no, zostanie trochę dłużej, chociaż no dużo maszyna zostawać na dłuższy czas, a nie zawsze to wszystko pięknie wychodzi. Dobra, moi raczki, nie przedłużam. Znaczy, to jest na niedzielę, więc dzisiejszy odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, to dajcie w górę komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się z tego odcinka. Na razie, cześć.